Cześć. Jest dość wcześnie rano. Rybki tak jakby się dopiero budzą, bo dopiero co się włączyło światło. Ale chcę wam pokazać, bo potem będzie wielkie wiosenne sprzątanie u mnie w domu, więc nie będę miał na to czasu. O, jak się nieźle zrobiło. O, buszowiec wychodzi. Podjedziemy do niego. Mam nadzieję, że się nie przestraszy. Widzicie, go jest nad korzeniem. Wygląda całkiem dobrze jeszcze, chociaż już ma ponad 10 lat i jego dwóch kolegów lub koleżanki już się pożegnało w tamtym roku z życiem. To jest naprawdę duże zwierzę. Ziewał, ale nie było widać. On ma taką. Tak o, ziewa. On ma tak specyficznie zrobioną buzię, że wciąga rybki, jak po prostu udaje liścia, powolutku się przesuwa, lub w ogóle się nie przesuwa. I jak podpłynie jakaś niewielka rybka, to wciąga ją razem z wodą. Się odbija okno. Sorry. W ogóle lotosy rosną super. Akwarium się ma świetnie. W zasadzie już teraz nic w nim nie robię. W tej chwili patrzycie na akwarium przed podmianą i przed jakimkolwiek porządkami, bo jest dzisiaj sobota. Jak widać, szyba nie jest zagloniona w ogóle. Wygląda to świetnie. Nie czyszczę chyba już nawet szyby. Ostatnio nie czyściłem, teraz chyba też już nie będę czyścił. Lotosy sobie rosną bardzo ładnie. Nurzaniec tak sobie. Jakiś ładny mech jest tutaj, który się pojawił znikąd. Nigdy go tutaj nie wkładałem. Zobaczcie, jaki ładny. Anubiaski też ładnie wyglądają. Akurat tu się pewnie będzie zaraz światło odbijało niestety. Tej strasznie miękkiej wody, którą ja tutaj mam, jakoś to akwarium się ustabilizowało i sobie fajnie funkcjonuje. Przeżyło całą zimę bez problemów. Teraz na lato prawdopodobnie zmniejszy troszeczkę światło. No, buszowiec idzie się napić powietrza. A nie zdążymy go złapać. Co zrobiłem nowego? Teraz jak spojrzycie tutaj, w zeszłym tygodniu tutaj na ziemi dałem takie, włożyłem między żwirek takie kawałki drewna i będę tu robił plażę. Tutaj kiedyś była plaża, bo barwniaki lubią piasek, sobie go muszą wkładać. Oj, przepraszam. Muszą sobie nim czyścić skrzela, ale zauważyłem i mruki nilowe też bardzo lubią sobie ten piasek pobierać i wypuszczają go przez skrzela, więc pewnie też jest dla nich to znacząca sprawa. I w związku z tym, jak wcześniej zrobiłem plażę, to ta plaża za chwilkę się pokryła cała żwirkiem, no i jej nie ma. Więc teraz włożyłem tak drewno, żeby zupełnie oddzielały żwirek od piasku, który tam w przyszłości. Wyssam tutaj ten żwirek i o, nawet widać, jak w prawej części barwniak sobie tam ten piasek wygrzebuje. I zrobię tutaj plażę ponownie. I mam nadzieję, że już nie zniknie. Co mnie zawsze razi właśnie w takich oddzielonych plażach, że są takie oddzielone i to tak nienaturalnie wygląda, więc starałem się tutaj tak zrobić, żeby to wyglądało dobrze, dyskretnie jakoś tak. Zobaczymy, jak się to uda. O, tutaj będzie plaża, to są te dwa kawałki drewna, które się chyba tak nie rzucają w oczy.
można to jakby z tą całą kompozycją tego wielkiego korzenia połączyć i wygląda to tak w miarę dobrze, że można sobie wyobrazić, że tam jakaś przewrócona gałąź jest i nie jest to, mam nadzieję, takie wulgarne oddzielenie. No. Dobra, biorę się za wiosenne sprzątanie. Nie w akwariach, tylko w domu. Trzymajcie się, cześć.